24 lutego putinowska Rosja zaatakowała bezpodstawnie niepodległą Ukrainę. Już wtedy było wiadomo, że Polska jako kraj sąsiadujący z Ukrainą będzie musiała sprostać wielu potrzebom, między innymi takiej, że będziemy musieli być otwarci na przyjmowanie osób, które przed wojną, przed śmiercią uciekają do kraju najbliższego. Tutaj mówimy o Polsce. Szanowni Państwo, nie było czasu na mówienie, trzeba było działać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości otwierał się na wszelkiego rodzaju działania, przede wszystkim tworząc ustawy. Trzeba pamiętać, że działanie w takich momentach jest działaniem kryzysowym. Nie wszystko da się przewidzieć, nie wszystko da się zaplanować, ale tutaj wielkie podziękowania dla służb pana wojewody, dla samego pana wojewody, dla dyrektorów jego wydziałów, którzy dzięki dobrej współpracy z samorządami, bo takie głosy do nas trafiają, działali, podejmowali szybkie decyzje, gdzie mamy okazję dzisiaj być tutaj, w tym właśnie, w którym dość duża grupa osób uciekających przed Ukrainą znalazła schronienie. Widzieliśmy, odwiedziliśmy rodziny, naprawdę uśmiechnięte, zadowolone, przede wszystkim dzieci mogą bezpiecznie wychowywać się, co jest bardzo ważne. Proszę pamiętać, że ci ludzie naprawdę w traumatycznych warunkach uciekali z kraju, który wydaje się, że w XXI wieku nie powinien być objęty wojną, a jednak to się wydarzyło. I wielkie podziękowanie za otwartość serca nie tylko wojewody, nie tylko prezydenta, ale i stowarzyszeń i wszystkich ludzi, którzy z otwartości serca przyjęli pod dachy osoby uciekające przed wojną z Ukrainy. Słów podziękowania naprawdę można byłoby kierować bardzo wiele, ale to, co jest najważniejsze, że w godzinie W Polska stanęła na wysokości zadania i nie tylko mówiliśmy, ale przede wszystkim działaliśmy, czego efektem są właśnie te wszystkie rodziny, uśmiechnięte rodziny, mówiące o tym, że w Polsce czują się bezpiecznie. Czy może jeszcze słowo, to oczywiście na końcu, ale nie jako ostatnie, muszą mocno wypowiedzieć podziękowania dla mieszkańców, dla polskich obywateli, którzy pod swój dach przyjęli uchodźców z Ukrainy. Bo trzeba o tym pamiętać, o tym mówić, że zdecydowana większość uciekinierów, uchodźców znalazła bezpieczne schronienie w domach naszych obywateli. To warto na każdym kroku, także w tym miejscu, o tym powiedzieć. Bardzo dziękuję. Czy my mamy przybliżone liczby, ile ich jest na Warmii i Mazurach? Nie mamy. Można się nie odpowiedzieć. Dzień dobry, szanowni Państwo. Bardzo cieszę się, że wojewoda warmińsko-mazurski, pan Artur Koniecki, pan poseł Wojciech Kosakowski mają możliwość zobaczenia na miejscu, w jaki sposób w społecznościach lokalnych my, Polacy, udzielamy pomocy. Pan wojewoda jest przedstawicielem rządu i też na samym początku chciałbym podziękować za przede wszystkim Ełczanom za tę piękną energię i spontaniczne działania od pierwszych chwil po wybuchu wojny. Grupy nieformalne, indywidualni mieszkańcy, stowarzyszenia, takie jak Caritas, Fundacja Wolontariackiego Ośrodek Wsparcia, Państwo Gawęcy, grupy nieformalne, seniorzy seniorom, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i potem inne instytucje, organizacje, które się włączyły do pomocy. Bardzo cieszę się, że Parlament bardzo szybko zaczął procedować ustawy, rząd, rozporządzenia, podejmować decyzje, które nam tutaj na miejscu ułatwiły tę pomoc. Dodam, że już na tę chwilę w naszym mieście zarejestrowaliśmy 1076 uchodźców. Nadaliśmy im numery PESEL. Większość otrzymała osób pełnoletnich, także profil zaufany, dzięki czemu w innych urzędach można załatwiać sprawy bez konieczności pójścia do urzędu. Też jako miasto udostępniliśmy ten budynek, który jest przygotowany na działania kryzysowe. Tutaj także przygotowane miejsca w naszych placówkach oświatowych. Mamy wyposażone je w łóżka dzięki pomocy pana wojewody i działaniom Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiej.
Mazurskiego. Cieszymy się z tej spontaniczności i działań naszych szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowych. Bardzo wspomagają nas Wojska Obrony Terytorialnej i też to, co jest ujmujące, że na przykład uchodźcy bezdomni ze schronisk dla bezdomnych włączają się w pomoc wolontariacką i to jest tym wszystkim ujmujące, że wszyscy jednoczymy się po to, żeby pomagać mieszkańcom Ukrainy, obywatelom Ukrainy, którzy tutaj do nas przybyli. I też troszeczkę może statystyki. Na te 1076 osób, które przybyły do nas, do naszego miasta, kobiety to 70%, natomiast niecałe 30% to są mężczyźni, ale spośród tych 30%, czyli 315 mężczyzn, tylko 60 to są osoby pełnoletnie, reszta to są dzieci. Dzieci, które znajdują miejsce w naszych szkołach, 235 młodych obywateli Ukrainy jest w naszych przedszkolach, szkołach podstawowych, w szkole średniej. Tam są też oddziały przygotowawcze, dzieci uczą się w klasach masowych. I to, na co się teraz nastawiamy, to na działania systemowe, długofalowe. Pomagamy teraz, przygotowujemy się do giełdy pracy, też we współpracy i ze służbami wojewody, i z innymi instytucjami, pracodawcami w Ełku, po to, żeby stworzyć dogodne warunki dla mieszkania, dla obywateli.